Powiedz mi, co tu masz dla mnie? Forda Transita. W bardzo dobrym stanie. Na rajdówkę? No, wiesz co, może nie do końca, ale jakiś silnik z... No, w sumie z Maserati by był dobry, nie? Dobra, poważnie. No, poważnie, tak naprawdę. Widzisz, coś takiego paręnaście lat temu nabyłem. No to tak, co się tak patrzysz? Sławek, ja nie mam czasu na takie wiesz auta, no wiesz o tym, nie? No to po to do ciebie dzwonię, po to cię o to proszę, żebyś popatrzył swoim okiem, powiedział, co można z tym zrobić. No ja się na tym nie znam, ja mogę powiedzieć, jak to zaszpachlować i to mogę zaszpachlować co najwyżej klejem, nie? Albo gipsem, tak. Albo gipsem. Środek. Fajnie by było, żeby mieć taki oryginalny, no odnowić te felgi. Nie wiem, jak tam pod spodem, bo już dawno nie zaglądałem. Miałbym swój pomysł na to. Wprawdzie taki trochę, wiesz, lekko wariacki. No dobra, pali? Powinna się odpalić od strzała. O ile kluczyki mam kluczyki? Znalazłeś właśnie? Nie, mam. Byłem przygotowany. Czekaj. Słuchaj, pożyczyłeś mi raz bagażnik na narty bez kluczyków, wiesz? Wiem, pamiętam. Dobrze, że brzuch zrzuciłem, to się lepiej mieszczę. Patrzymy. No coś prądu coś, mamy. Coś prądu jest, ale... No. Dobra. Słuchaj. O, coś tam zawierciało. Słuchaj, jak pali, to wchodzę w temat. Wypychamy kable i próbujemy go uruchomić. No to... Kieruj. Ja będę pchał. Podawaj. Pojeżdżę, jak odpali. W rzeczywistości to, czy te dwójka zapali, nie ma zbyt dużego znaczenia. Grzesiek i tak ma już pomysł na ten samochód. Żeby z tego Volkswagena zrobić prawdziwą perłę, potrzebna jest gruntowna przebudowa, również silnika. No dawaj, kontakt! Odstrzała! No jestem lekko w szoku, panie! Nawet ręcznie działa. Może niech się rozgrzeje, nie? To teraz ja się przejadę. No to dawaj, zobaczymy. Słowo się rzekło i choć pali i jeździ, do warsztatu pojedzie na lawecie. Kolejne wyzwanie przed Grześkiem.